Komitet Nauk Pra i Protohistorycznych Polskiej Akademii Nauk. Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Polska Akademia Nauk zapraszają na film z serii Wywiady z profesorami archeologii. Wywiad z profesor Zofią Sulgostowską, część czwarta. Badania archeologiczne w Zwoleniu. W Zwoleniu? Strzelnica. Kto zarządzał strzelnicami? Liga Ochrony Kraju? Coś takiego, nie wiem. No w każdym razie duża strzelnica i miasto inwestycje zaplanowało, oczyszczalnie ścieków. No więc rozpoczęto badania, przyjechał sprzęt, zaczęto wydobywać złoża żwiru i w jakimś momencie odkryto, że są tam kości dużych zwierząt. Ale na miejscu był miłośnik, prawdziwy miłośnik archeologii, pan Jan Grudzień, człowiek, który był zatrudniony przy pracach profesora Dzierżykraj-Rogalskiego, który miał zidentyfikować w kaplicy grobowej Kochanowskich, obiecał to społeczeństwu, szczątki Jana i Urszulki. Okazało się, że po powstaniu styczniowym kości wielu przedstawicieli tej rodziny były przemieszane. Wobec czego nie było to proste, no ale pan Jan wiedział, że kości są cenne. I w tych badaniach również brał udział magister Wojciech Twardowski, kierownik działu archeologii w Radomiu. Więc pan Jan zadzwonił do Wojciecha. Wojciech, którego dobrze znałam, postanowił zawiadomić odpowiedni instytucje i zadzwonił do profesora Szylda. Ja wtedy pracowałam w Państwowym Muzeum Archeologicznym. Jak to było? Czy soboty już wtedy były wolne, kiedy zostały wprowadzone? Nie wiem, no w każdym razie telefon od profesora Szylda. Pani Zofio, właśnie tutaj dzwoni pan Twardowski, że tam są jakieś kości i jest pięściak. No ktoś tam powinien pojechać i sprawdzić. No tak. No, czy by pani nie pojechała? Ja mówię, tak, pojadę. No i w sobotę pojechałam tam pociągiem. Czekał tam na mnie Wojtek Twardowski, pan Jan. I jest to, bo takich znalezisk, kości mamuta, jest w Polsce corocznie kilkadziesiąt. Rzeki odsłaniają, nawet czaszki wielkie. Ale tu było to, że ten pięściak nas intrygował. A to jest teren niżu europejskiego. A nasze stanowiska neandertalskie były w jaskiniach i na wyżynie. Więc to było intrygujące. No pojechałam. I przy tym wydobywaniu, odkopywaniu, bądź tak, następna kość, jakiś mały, mikroskopijny odpadek krzemienia, wobec czego to już był znak, że warto tam szukać, ale to było jak igła w stogu siana, bo to jest wielki teren, a ten żwir, który pobierano, był wywożony na cmentarz, do budowy nagrobków. A więc właśnie na cmentarzu odzyskano te kości mamuta, tam był mamuta i nosorożca. No i jest październik. Ja chyba właśnie wtedy obroniłam doktorat. No i w październiku pojechałam tam. W październiku nikogo do pracy nie znajdę, ale miejscowe władze uznały, że to jest tak interesujące, że szkoły mi przysyłały. Więc co dzień o godzinie 9 stawiało się kilkudziesięciu uczniów.
No i zaczęliśmy znajdować drobne fragmenty krzemień, wobec czego już było wiadomo, że trzeba wrócić na to stanowisko. I to były kampanie od 83 do chyba prawie 2000 roku. Bardzo długie i bardzo owocne. Instytut zawsze współpracował z PMA, wobec czego dzieliliśmy się jeden miesiąc ekipa Instytutu. Profesor Szyld kierował, a drugi miesiąc ekipa PMA, czyli magister Jacek Tomaszewski i ja kierowałam. Zmienialiśmy się, także badania trwały i wyniki były fascynujące. Oczywiście jest to stanowisko nie do przebadania. Są stanowiska, które trzeba zostawić na przyszłość. I tam pewne wykopy zostały zabezpieczone, bo obszar łowiecki Neandertalczyków, którzy polowali tam na konie, korzystając z konfiguracji terenu, wąwozów. Ustawia się kilku ludzi, zapędza konie, wystarczy przegrodzić czymś ujście i one po prostu potem stają się łatwym łupem. I to ten proceder, to były polowania sezonowe. Oni mieli rozpoznany teren, wiedzieli, że w tym okresie konie się przemieszczają. Wobec czego strategia ludzi neandertalskich była absolutnie współczesna. Dobrze wybrane miejsce, rozpoznane zwyczaje zwierząt i zabijamy tylko tyle, ile nam jest potrzeba. I to było rozciągnięte na ogromnym terenie i tych epizodów osadniczych mogło być kilkaset. Koni, oczywiście nie wszystkie zostały, to się liczy minimalną liczbę, prawda, bo powtarzające elementy szkieletu. Było bardzo dużo, także jest to pierwsze stanowisko na niżu europejskim w tej części z tak złożonym systemem polowań. Oczywiście każdy by chciał znaleźć Neandertalczyka przy okazji. Ale ja uważam, że to bardzo dobrze świadczy o nich, że pomimo tej trudności, bo dysponowali tylko narzędziami prymitywnymi, to znaczy no, prawdopodobnie były to oszczepy rzucane, po czym zwierzęta zostały rozbierane, unikali bezpośredniego narażenia się, no bo nie jest trudno polec w walce. Czyli to są właśnie tak wspaniałe, od jednej informacji, wspaniałe stanowisko. A pan Jan Grudzień cieszył się chwałą i przyjeżdżali tam różni ludzie i on prowadził ich na stanowisko i mówił tak. I tu, gdzie żył i umarł Jan Kochanowski, umarł również mamut. No więc nikt się nie śmiał, bo on to z całym takim powagą mówił, ale uważam, że rola takich miłośników, którzy nawet jeśli są dziwaczni, bo on przyciągał uwagę mieszkańców właśnie tą swoją odrębnością. Stworzył muzeum w swoim małym domku. No ale właśnie to, że był taki, to ludzie do niego przychodzili i mówili, a Janek, tam znalazłem to czy tamto. I okazało się, że kilkadziesiąt lat wcześniej, przy budowaniu tej strzelnicy, odnaleziono kości koni i zostały one przekazane do szkoły rolniczej, w której mieszkaliśmy. Ale odkrycie musi mieć dalszy ciąg. A tutaj zostały schowane i nikt nie wiedział, czy to współczesne, czy jakieś inne. Dlatego uważam, że wielką rolę odgrywało w swoim czasie pogotowie archeologiczne. Pan Głosik w PMA, wyposażony w syrenkę, zbierał doniesienia i jechał tam,
Oczywiście potem się ukazywała publikacja. Na polu gospodarza znaleziono tam urnę czy coś. No i oczywiście gospodarz, na przykład w Płońsku, zadzwonił gospodarz i mówi, że znalazł paliczki królowej Bony. Królowa Bona rzeczywiście tam bywała. No więc jedzie pan Głosik, pobiera paliczki, przywozi do muzeum, a pani Lasota Moskalewska mówi, ale to są paliczki krowy. No jak teraz powiedzieć miłośnikowi, że niestety. Niektórzy chcą wejść do publicznej, chcą no, wypromować się na takich odkryciach. Pan, który przywiózł z Francji pięściak i powiedział, że znalazł go na swojej działce pod Warszawą. Ewenement, no w ogóle przełom w archeologii. Ale okazało się, że nie pomyślał, że archeolodzy wiedzą, jakie są lokalne surowce. Profesor Krukowski popatrzył, mówi, nie, to musi być z Francji. No i wszystko upadło. Pogotowie archeologiczne. To było bezpośrednie przełożenie. Był telefon, prawda? I ktoś dzwonił i wiedział, że przyjedzie pan Syrenka, to wtedy był samochód. No i potem on znajdzie swoje nazwisko w prasie. Ale są też doniesienia, tylko że teraz do lokalnych muzeów się daje znać. I tak było w przypadku Tłokowa, gdzie rolnik kopiąc studnie do pojenia bydła, znalazł unikatowe narzędzie z rogu, z kości dużego przeżuwacza i tam były za pomocą dziegciu wklejone zbrojniki. W ogóle nie znaliśmy takiego do tej pory. I tym tropem poszedł profesor Szyld i trafił na stanowisko niespotykane do tej pory. Bo znamy stanowiska podomowe, gdzie ludzie spędzają czas. Pracowniane, gdzie obrabiają krzemienie. A to było stanowisko sezonowego odłowu szczupaka w porze tarła. Konfiguracja terenu była taka, że jak oni się tam zasadzili, po prostu wtedy ryby tracą głowę, kłębią się i to narzędzie poddane analizie trasologicznej wykazało, że to był grot, którym właśnie kłuto te szczupaki, czyli odkrycie też wyjątkowe. Ale teraz jakoś się mniej słyszy o takich odkryciach, prawda? I mniej jest to upowszechnione. Nie wiem, czy konserwatorzy nad tym panują. Liczba badań archeologicznych i sztuka epoki kamienia. W ogóle zmniejszenie liczby wykopalisk no po prostu jest uderzające. Koncentrowanie się na tych wielkich inwestycjach, tylko jakieś najwybitniejsze stanowiska mogą liczyć na dofinansowanie. I tutaj wielka jest rola, żeby wciągnąć społeczność lokalną, prawda? Sam pan wie, w Wilczycach wybitne stanowisko, gdzie odkryto figurki. Magdaleńskie obozowisko, gdzie odkryto przedmioty sztuki niespotykane w Europie. A propos, przyniosłam tutaj kilka zabytków, więc to jest na usprawiedliwienie tego, co mnie skłoniło do wyboru archeologii. Wenus z Westonic, oczywiście kobieta dojrzała, matka, znana powszechnie z Willendorfu. Proszę zwrócić uwagę, jaka fryzura niesłychana. A tutaj te okazy z Wilczyc.
To jest sztuka schematyczna. Wykonany z ciosu mamuta. Cios mamuta jest trudny w obróbce. Poza tym źle się przechowuje. Wobec czego mieszkańcy tej osady figurek z ciosu mamuta są tylko 3. Ale mieszkańcy mieli innowacyjne pomysły i uznali, że podobnie jak narzędzia krzemienne, można wykorzystać krzemień do wykonania, którego jest dużo i jest łatwo dostępny i łatwy w obróbce. I wykonali z niego kilkadziesiąt figurek z różnych surowców. Oczywiście są one dużych rozmiarów, małych. Trzeba wyobraźni, ale to jest figurka kobieca, której atrybutem są wydatne pośladki. I tak jest w Europie schematycznie przedstawiana w tym okresie kobieta. Niekiedy sztuka ma to do siebie, że ona pewne rzeczy upraszcza. I krąg ludzi, którzy wiedzą, o co chodzi, świetnie się w tym odnajduje. Czyli właśnie pewne nasze stanowiska zyskują międzynarodową sławę, zabytki z nich są wypożyczane na wystawy międzynarodowe. Te były we Francji, w Czechach. Także myślę, że archeologia polska ma wielką przyszłość. Jesteśmy w przededniu wielkich odkryć, jak zaczniemy w końcu badać te stanowiska odkryte w czasie badań powierzchniowych, czy w tych badaniach szerokopłaszczyznowych, to naprawdę to zmienia obraz naszej rzeczywistości.